Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o bardzo znanej firmie, która i ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj w Lesznie. Canold Leszno to jest w zasadzie taki symbol. No, dzisiaj jesteśmy w tej niedobrej sytuacji, że w miejscu fabryki Canolda mamy wielką dziurę w ziemi, gdzie pływają kaczki, ale mam nadzieję, że ta nazwa w Lesznie nie zaniknie. Miałem to szczęście, że pomagałem pani Barbarze Canold, która z domu oczywiście jest kaczmarek, czyli właścicielem, przy organizowaniu takiego właśnie spotkania promocyjnego tej książki. Jest to wspaniała książka. No, muszę się pochwalić, że mam tutaj bardzo ładną dedykację, którą właśnie dała mi pani Barbara Canold i ona tutaj pięknie napisała historię Leszna pod kątem jej rodziny, czyli rodziny kaczmarków, którzy byli właścicielami firmy Canold. Jest tu oczywiście bardzo dużo różnych ilustracji, jest dużo takich wspomnień osobistych, ale w każdym razie, no może być tutaj się można zacząć, że fabryka Canold została kupiona przez dziadka i ojca w 1931 roku, czyli tak się zaczynała firma Canold w Lesznie. Ja muszę powiedzieć, że mam sporo przedmiotów. Na przykład udało mi się kiedyś od kolegi dostać taki piękny szyld reklamowy i tutaj w zasadzie mamy wszystko napisane, że firma Canold produkowała cukierki owocowe, śmietankowe i grylażowe. Jest to oryginalny, w stosunkowo dobrym stanie zachowany szyld. Tutaj na dole możecie Państwo zobaczyć piękną szafkę do sprzedaży cukierków Canolda. Jest to na tej zasadzie, że ten front było widać i tu były wysypane cukierki i można było je nabrać, zapakować i sprzedać, ale jednocześnie dzieci mogły zobaczyć i proszę zwrócić uwagę na ten charakterystyczny znak i napis Canold. I co jest charakterystyczne, ten akurat stojak stał na ulicy Kościańskiej, czyli obecnie ulicy Narutowicza w sklepie pana Bortla, także starsi mieszkańcy Leszna mogą jeszcze ten stojak pamiętać. Ja dzisiaj opowiadam o tym Canoldzie nie bez takiego, powiedzmy, własnego zainteresowania, ponieważ tak się zdarzyło, że takie są słoje reklamowe, firmowe firmy Canold. I one charakteryzują się tym, że mają ten napis tutaj na górze, może w wielu domach jeszcze takie słoje funkcjonują. Na tym zamknięciu również pisze Canold. I proszę zwrócić uwagę, że ta powierzchnia tutaj jest płaska. Ja niedawno kupiłem taki też piękny stojak firmy Canold. Tutaj jest reklama cukry i czekolada. Jest on taki bardzo charakterystycznie zrobiony i właśnie mam taki apel do mieszkańców Leszna. Może u nich w domu gdzieś są takie słoje, które były w tym stojaku, bo proszę zobaczyć, jak ten słój jest taki tutaj zakończony pod kątem prostym, to ja szukam słoi, które są pod takim kątem tutaj ścięte, bo jakbym włożył ten słój tutaj do stojaka, to on tutaj nie za bardzo pasuje. Musiał to by być słój, który właśnie w ten sposób wchodził i wtedy by się to dobrze tutaj prezentowało. No, jestem teraz na etapie poszukiwania pięciu słoi takich reklamowych do tego stojaka firmy Canold. Oczywiście były też słoje okrągłe. Jak ktoś nie miał w sklepie takiego stojaka, to po prostu na ladzie sklepu stały tego typu słoje z napisem Canold i wiadomo, że w środku były cukierki znanej leszczyńskiej firmy Canold. No tych opakowań to ja tutaj trochę mam. Bardzo lubię też te takie malutkie słoiczki, gdzie właśnie też mamy napis Canold. Mamy tutaj napis na ebonitowej nakrętce Canold i w tych słoikach, jak już się cukierki skończyły, to bardzo często panie w domu trzymały guziki, jakieś drobiazgi i dzięki temu się to przetrwało. No, nie jest to bardzo stare, ale proszę zobaczyć, mam oryginalną czekoladę mleczną z orzechami, nieotwartą, firmy Canold, już jako spółki akcyjnej. I to jest czekolada gdzieś z 1950 roku, czyli no nie wiem jakby było z jej smakiem, ale jakby nie patrzeć, mamy 66-letnią tutaj czekoladę i tu właśnie można zobaczyć, jest to czekolada mleczna z orzechami, Canold, spółka akcyjna Leszno, Made in Poland i proszę mi wierzyć, że w środku jest ta czekolada, jest to oryginalna, nieotwarta czekolada. No w czasie II wojny światowej te puszki i opakowania wyglądały trochę inaczej. Tu jest też
też wieczko tekturowego pudełka Canold, no i właśnie wtedy było przedsiębiorstwo w Lesznie, bo jest napisane Lisa. Oczywiście za czasów, jakby to powiedzieć, polskich, to też pięknie pisze Canold Leszno i rysy śmietankowe też w tego typu pudełkach było to dostarczane. No, były też cukierki miętowe firmy Canold, były też cukierki śmietankowe, Zanen, Toffee, czyli takie do gryzienia. No, chyba najbardziej znaną puszką jest właśnie ta puszka Canold, spółka akcyjna. One występują w dwóch rozmiarach. Są puszki takie i troszeczkę cieńsze, podobnej wysokości, a do sklepów to było dostarczane w takich bardzo dużych puszkach, takich ja to nazywam hurtowych, gdzie też proszę zobaczyć, tutaj orzechowe mieszanka Canold, tutaj też wszystko pisze o, na tej taśmie możemy dokładnie przeczytać, co tu wszystko było i jeszcze taki chyba list przewozowy jest naklejony tutaj na wierzchu. Tego typu puszki są niezmierną rzadkością, ale nie ukrywam, że w swoim zbiorze trochę ich posiadam. No, była taka wystawa w Składzie i Kolonialce w Muzeum w Lesznie, gdzie właśnie było przedstawiany handel w Lesznie w okresie międzywojennym i tu właśnie też na jednej stronie można zobaczyć, tu są akurat cztery rodzaje puszek, jakie były na tej wystawie prezentowane. Także mieszkańcy Leszna, pamiętajmy, że była, jest i mam nadzieję będzie funkcjonowała nazwa Canold w Lesznie. Była propozycja ze strony pani Barbary, żeby to centrum handlowe, które miałoby tam powstać, to mogłoby się nazywać albo Goplana, albo Canold. No, nie wiemy, co z tego będzie. Na pewno w wielu domach są jeszcze puszki, są jeszcze słoje, a ja jeszcze raz nie ukrywam, gdybyście Państwo gdzieś widzieli takie słoje, które są pod takim dziwnym kątem zakończone, to bardzo proszę o kontakt, bo bardzo by było ciekawie uzupełnić ten stojak firmy Canold. Także pozdrawiam. Muszę powiedzieć, że mówiąc o Canoldach, to zaraz mi się słodko zrobiło, bo wielu mieszkańców Leszna pamięta jeszcze smak Canoldów, czyli cukierków od pana Kaczmarka z Leszna. Dziękuję.